Przy okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością będę rozmawiać dziś z profesorem Arturem Mamcarzem, członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, za nami no, już 2 lata pandemii. Proszę powiedzieć, jak ten czas wpłynął na masę ciała przeciętnego Polaka? No właśnie, to jest ważne pytanie, bo otyłość jest chorobą, która przynosi straty zdrowotne. W związku z tym to, że w czasie pandemii zmieniło się to na niekorzyść, jest bardzo dużym wyzwaniem dla całego systemu ochrony zdrowia, nie tylko na teraz, ale pewnie także na przyszłość. I o tym zaraz powiemy, bo myślę, że warto przy każdej okazji podkreślać to, że otyłość nie jest defektem estetycznym, tylko jest chorobą, która przynosi straty w bardzo wielu obszarach. No i teraz mamy pandemię. 2 lata pandemii spowodowało, że zmieniły się zwyczaje, czyli codzienny tryb życia wielu osób, no nie pacjentów jeszcze czasami, chociaż czasem także pacjentów, zmienił się i są już takie bardzo precyzyjne dane dotyczące zarówno Polski, jak i Europy, które pokazują, że ten tryb życia był związany z przyrostem masy ciała, bo no takie intuicyjnie to wiedzieliśmy i czuliśmy, że lockdown i brak możliwości takiej codziennej, ale także rekreacyjnej aktywności fizycznej zmniejszy wydatek energetyczny, a strata, którą powodowała pandemia, emocjonalna, zawodowa, intelektualna, relacyjna, każda w wielu obszarach spowodowała, że ludzie poszukiwali nagrody, a dobry posiłek, wysokokaloryczny, czasem słodki, tłusty, nadmiarowy, tak bym powiedział, to jest jedna z nagród, która uruchamia takie proste mechanizmy, dopaminowe również, które powodują, że mamy takie poczucie, że zrobiliśmy sobie przyjemność i poszukiwanie różnych przyjemności, które rekompensowały te straty, które były związane z pandemią. Różnego rodzaju, tak jak mówię, możemy to oczywiście rozwinąć, spowodowały, że ilość kalorii była większa i te zwyczaje żywieniowe z jednej strony, które na jednej szali wagi powodowały przyrost ilości kalorii w ciągu dnia, z drugiej strony mniejsza aktywność fizyczna spowodowała, że Europa przetyła, to oczywiście wszędzie ten proces następował. Uważa się, nie ma jeszcze precyzyjnych informacji, że im dalej, im dłużej trwała pandemia, ten przyrost masy ciała był większy i dzisiaj szacuje się, że to może być nawet między 4,5 a 6 kg na osobę w ciągu tego czasu. Oczywiście jest to średnia. Średnia ma tę wadę, no, że część nie przytyła, ci, którzy przytyli czasami mocniej. Wobec tego różne problemy metaboliczne są przed nami. No, to tak w bardzo dużym skrócie. Oczywiście te zwyczaje żywieniowe dotyczyły nie tylko ilości kalorii, ale wielu także innych strat zdrowotnych wynikających ze zmiany tego modelu żywieniowego, tak naprawdę, bo no, szukaliśmy różnych rozwiązań, niekoniecznie refleksji, że może wykorzystać czas pandemii po to, żeby może zmienić coś na korzyść. Panie profesorze, wiemy, że otyłość to brama do nawet 200 chorób, ale zamiast straszyć, może zachęćmy Polaków do większej troski o siebie. Proszę powiedzieć, jak utrata nadmiernych kilogramów wpływa na przykład na ciśnienie krwi, na lipidy, na glikemię? Czy to w jakiś sposób policzono? Jakich efektów możemy wymiernych oczekiwać, gdy schudniemy? Właśnie to jest też, no, oczywiście używamy tego określenia schudniemy, natomiast no, z punktu widzenia, jeśli mamy rozpoznaną chorobę otyłościową, no to czy otyłość, to powinniśmy ją leczyć i takie narzędzia już mamy, więc oczywiście efektem tego leczenia jest schudnięcie pacjenta i mamy dane, które pokazują, że z jednej strony wzrost masy ciała o 10% zwiększa ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze, na przykład o 70%, czyli jest to bardzo wysokie ryzyko. Wiemy o tym, że osoby, które mają otyłość, czasem mają już zaburzenia metaboliczne czy cukrzycę, bo ryzyko cukrzycy związanej początkowo z insulinoopornością tkanek, bo ten nadmiar tkanki tłuszczowej powoduje, że organizm wymaga większych dawek insuliny po to, aby ten metabolizm glukozy prawidłowo funkcjonował i jeśli wyczerpią się te zapasy wysp trzustkowych, no to dochodzi do najpierw zaburzeń gospodarki węglowodanowej w postaci na przykład nieprawidłowej glikemii nadczo czy nietolerancji glukozy, a wreszcie
do jawnej cukrzycy i pacjenci, którzy mają cukrzycę, mają otyłość, mają najczęściej nadciśnienie tętnicze. U większości tych pacjentów, w ogromnej większości występuje. Wiemy o tym, że redukcja masy ciała powoduje nie tylko zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego, ale także ułatwia terapię, bo powoduje, że możemy używać mniejszych dawek leków. To są dane, którymi dysponujemy. Chciałem jeszcze zaznaczyć bardzo ważny element. Myślę, że warto to powiedzieć, że u osób otyłych mamy kłopot chociażby z właściwym pomiarem ciśnienia, bo jeśli ten obwód ramienia jest bardzo duży, to nie możemy używać standardowych aparatów. Te aparaty muszą być inne, muszą mieć zarówno większą długość tego mankietu, jak i inną trochę średnicę, czasem także inny kształt, bo to ramię osoby otyłej nie ma takiego charakteru cylindrycznego, tylko raczej stożka i te aparaty powinny być dostosowane do tego pomiaru. Robi to wiele takich codziennych kłopotów, bo nie w każdym gabinecie lekarskim będzie aparat, który będzie mógł mierzyć ciśnienie u osób, które ważą no, sporo, czyli czasami to BMI sięga 40, 45 czy 50. Wiemy również o tym, że dyslipidemia aterogenna jest klasycznym zaburzeniem metabolicznym u pacjentów z otyłością, czyli oprócz tego, że mamy podwyższone stężenia cholesterolu LDL, mamy także nieprawidłowe stężenie cholesterolu nie HDL, które jest związane głównie z wysokimi stężeniami trygliserydów, a redukcja masy ciała poprawia te parametry. To jest takie nasze codzienne doświadczenie, ono oczywiście może być przeliczane liczbowo, ale pewnie to są indywidualne bardzo rzeczy. Na pewno dbanie o należną masę ciała i leczenie otyłości przynosi korzyści w postaci tych dwóch głównych elementów ryzyka, czyli ciśnienia tętniczego i zaburzeń gospodarki lipidowej, bo to są dwa kluczowe czynniki ryzyka miażdżycy. Jeszcze myślę, że warto podkreślić również to, że w czasie pandemii, bo pani o to zapytała, mi trochę to umknęło, ale sporo na ten temat mówimy, to jest kwestia zaburzeń snu, czyli ta dysfunkcja snu, która towarzyszyła tej pandemii, dotyczyła coraz większej grupy osób, a wiemy o tym, że zaburzenia snu kojarzą się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, to udowodniono, ale to jest związane również z zaburzeniami osi, zarówno przysadkowej, jak i tej osi przysadkowo-podwzgórzowo-nadnerczowej i tak naprawdę wiemy, że kolejnego dnia po bezsennej, nieprzespanej lub przy złej jakości snu potrzeba przyjmowania kalorii jest większa i także są takie dane, które mówią, że następnego dnia po nieprzespanej nocy to jest około 500 kilokalorii kalorii więcej. Jeśli tych nocy będzie sporo w ciągu miesiąca, to możemy łatwo policzyć, że to jest kolejny element zwiększenia ryzyka i także w czasie pandemii to udowodniono. Panie profesorze, na koniec, gdyby każdy z nas mógł zrobić dla siebie dwie rzeczy, by zmniejszyć masę ciała, co jest najważniejsze? No, trochę wynikało to z tego, co powiedziałem wcześniej, czyli trzeba dbać o ten styl życia, czyli żyć w dobrym stylu. My nieraz o tym rozmawialiśmy. Medycyna stylu życia jest takim modnym, na szczęście modnym obszarem i ta refleksja, która przychodzi, mam nadzieję, przy wychodzeniu z pandemii. Dzisiaj mówimy o innych rzeczach, ale myślę, że ta pandemia ciągle jest w tle i mamy nadzieję, że ta ostatnia fala była rzeczywiście ostatnia i będziemy teraz nadrabiali zaległości, ale myślę, że ta refleksja powinna dotyczyć dwóch elementów. Jeden to jest właściwy model żywieniowy. Należy jeść zgodnie z zapotrzebowaniem kalorycznym, jeść mniej, jeść racjonalniej, zmniejszać ilość cukrów prostych i tłuszczu, zwiększać ilość błonnika. Tutaj różne wytyczne nam to pomagają zrobić za siebie, jak i dla naszych pacjentów. Ten talerz, który już jakiś czas temu pojawił się, na którym wiemy, co należy umieścić, no, spektakularny sposób może być takim narzędziem edukacyjnym dla pacjentów. I to jest jeden element, a po drugie to jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, która również jest rekomendowana przez wytyczne wszystkich towarzystw naukowych. Ruch jest lekiem, mówił o tym Wojciech Oczko, lekarz Polskich Królów, lekarz Stefana Batorego, pisząc, że ruch jest w stanie zastąpić wszystkie leki razem wzięte, ale wszystkie leki razem nie są w stanie zastąpić ruchu. Myślę, że jeśli zbalansujemy i zbilansujemy model żywieniowy i dobrą aktywność fizyczną, to będziemy mogli prewencyjnie w stosunku do nadwagi i otyłości się zachowywać. My oczywiście, jeśli już mamy otyłość, leczenie, nowoczesne leczenie farmakologiczne, tutaj analogii GLP-1, to są leki, które pewnie no, przebojem wchodzą w Polsce, w Europie, na świecie do armamentarium terapii
otyłości, ale lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że to jest prawda, którą musimy ciągle powtarzać. Panie profesorze, że doskonała kropka na dzień naszej rozmowy. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem w Światowym Dniu Walki z Otyłością był profesor Artur Mamcarz.